Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry tworzący wspólnotę Kościoła Kieleckiego i wy wszyscy, bracia i siostry, pełni dobrej woli, mieszkający na ziemi świętokrzyskiej. Pan Jezus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. To pozdrowienie sięgające pierwszych wieków życia Kościoła pozwala i nam wchodzić w tę przestrzeń radosnej nowiny, jaką jest zmartwychwstanie Chrystusa. Zmartwychwstanie Chrystusa to również nowa historia człowieka odkupionego, pełnego miłości, człowieka, który zmierza drogami, jakie wskazuje mu Bóg w Jezusie Chrystusie. Tegoroczna uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, jak i poprzedzający Wielki Post i wydarzenia Wielkiego Tygodnia wpisane zostały w ten wielki, niezwykły duchowy klimat, jakim jest Święty Rok Miłosierdzia. Rok Miłosierdzia, czas łaski, o którym Ojciec Święty Franciszek przypomina, że jest wyjściem miłosiernego Boga w Chrystusie do ludzi. Cieszymy się z obfitości łaski, z przemiany, tego, co dobre wydarzyło się w minionych tygodniach. Jednocześnie życzę wszystkim wam, drodzy bracia i siostry, aby z Chrystusem zmartwychwstałym trwało w was nowe życie, pełne miłości i pokoju, zgody i pojednania, nadziei i radości. Niech to, co dobre, będzie darem dla innych, abyśmy mieli łagodne spojrzenie współczesnych Samarytan, chętne dłonie do pomocy i dobry, szlachetny język, który niesie pociechę, życzliwość i zrozumienie. Wszystkim, którzy odnajdują się w przestrzeni życia duchowego Kościoła, a także wszystkim, którzy szukają prawdy i tą prawdą chcą żyć, życzę pięknych i błogosławionych świąt wielkanocnych i również pełnego świadectwa wiary czasu paschalnego. Pan Jezus zmartwychwstał, alleluja. Prawdziwie zmartwychwstał. Szczęść Boże.